Witam hodowców w hodowczynie. Chciałbym tutaj pokrótce powiedzieć, co u mnie słychać nowego w hodowli, co się zmieniło, jakie są plany na przyszłość, na ten rok przede wszystkim. No i tak tutaj pokrótce powiem, postawiłem taki gołębnik aluminiowy. To jest taki gołębnik, który jest tutaj dla gołębi, które gdzieś tam odpoczywają, czekają tutaj na swoją kolej do parowania, na boksy, na samiczki. Na obecną chwilę tutaj przez całą zimę przebywały samice. Jest to gołębnik, który można tutaj, pokażę jeszcze, zademonstruję. Można tutaj zamknąć te rolety, jest całkowicie zamknięte to wszystko i jest fajne światło, takie daszki tutaj sobie wymyśliłem do tego, żeby to powietrze górą uciekało. No ale jak się zamkną rolety... A, ty o tym taki mówisz, tak? Tak, właśnie o tym. Takie zadaszenie tutaj jest, że tutaj po prostu powietrze sobie ucieka, nie zacina, nie zawiewa tam. A oprócz tego, że nawet jeżeli te zamknięte są te rolety, proszę zobaczcie, kto jest widno w środku. Także tak to wygląda tutaj w środku. Jest to na ruście, powietrza bardzo dużo, bardzo mają fajny komfort. No i też na noc zamykam, jakby tutaj coś przebiegło, bo też pies tutaj biega. Jeżeli pies będzie przebiegł, żeby się nie poposzyły, a po prostu na dzień rolety są otwarte i gołębie mają powietrze. No i tak to wygląda. No szykujemy się do lęgów, gołębie poparowane na boksach. Jakieś tam ostatnie parowania jeszcze na gołębniku takim głównym, gdzie są normalne cele. Pozostały do parowania, lotowe gołębie też poparowane. Ja się tam nie spieszę z parowaniem, łączę zawsze gołębie 8 marca. Od 8 do 15 są poparowane gołębie. No i tak to wygląda pokrótce. No czekamy. W tamtym roku udało się jakiś tam fajny wynik wlatać. Była 5. samica Polski w kategorii H. Także no trzeba cały czas latać, próbować i walczyć. No trzeba walczyć. Każdy się wzmacnia, każda konkurencja jest mocna. U nas w oddziale tak samo, także że po prostu to trzeba lotować gołębie, testować, zmieniać pary, dbać przede wszystkim o te gołębie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, karmy to tak jak zawsze z Van Robeysa. Teraz tutaj mam nowe grity, które też bym chciał zademonstrować. One są z DHP Kultury, z firmy. Tutaj Wiktor jest przedstawicielem tego. Bardzo fajne grity. Ja może pokażę, jak to wygląda w środku. Stosowałem też inne grity, ale po prostu teraz w tym roku spróbuję tutaj tych gritów. Tak one wyglądają. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak gołębie to chętnie jedzą, bo to są akurat nowe wiadra, które dzisiaj tutaj Łukasz do mnie przywiózł, ale już po jednym było zużyte. I ja to robię tak, że z każdego biorę po trochę. Mieszam sobie to. Jakość naprawdę jest super. Tego i zapach w ogóle tego gritu, że samemu bym się chciało jeść. I jeszcze tutaj mieszankę, wszystkie trzy tak, naraz tak. Ja wszystkie trzy naraz mieszam, to sobie daję do kubeczka. Mam takie wiadereczko większe, że to wszystko w tym wiadrze mieszam. No i chodzę i tak jak mówię, no stosowałem różnych gritów i no nie wiem, czy będę stosował, czy nie, ale na obecną chwilę spróbuję sobie w tym roku te grity. Bardzo fajnie wyglądają. Widzę, że gołębie też to chętnie jedzą, także na pewno będę to stosował, a pokażę Wam jeszcze, jak te gołąbki będą dziobały to. Proszę zobaczyć, jak one do tego idą i jak one ten grid jedzą. Także mówię, naprawdę zapach bardzo fajny, jakość tak samo. Wygląda elegancko, widać też po apetycie, że te gołębie idą do tego i to jedzą, nie patrzą na to, tylko jedzą. Także tak to wygląda. Myślę, że do odchowu młodych to zresztą wszyscy musimy dbać o to, grity, minerały są bardzo ważne dla gołębi, musi to być, to nie można tak, że dostaną pszenicy, jakieś tam karmy i będą się chowały młode, to musi być wszystko. Muszą dostać też jakieś grita, kamienia, wszystkiego, żeby to wszystko wyglądało, nie? A Cię sobie jeszcze dopytam, bo wcześniej o tym nie wspomnieliśmy, a tu widzę, mamy cele Hermesa. Tak, to ja mówiłem, że cele Hermesa, wszędzie są zamontowane cele, zresztą ja mam wszędzie pomontowane cele Hermesa. Ułatwia mi to też, bo też mam firmę i nie mam za bardzo czasu, a nie chcę tu puszczać kogoś do gębnika do środka, żeby coś mi nie wypuścił. Dlatego włączam sobie cele Hermesa i to się oczyszcza. I tutaj jeszcze miałem taką przygodę z tymi celami, że po prostu te siatki mi nie przyszły. Jakoś tam Hermes dosłał po 2 czy 3 tygodniach te siatki, załatwiał mi to też Patryk Wróbel, za co mu serdecznie dziękuję. I w zamian tutaj rekompensatę dał mi takie siodełka. Bardzo mądre siodełka, one są też do kupienia u Hermesa, można kupić, że jeżeli na przykład można sobie je złożyć,
Tu jest taka blokada, taki kołeczek jest, blokuje się i gołąb nie otworzy tego. A jeżeli chcę sobie otworzyć, otwieram i mam siodełka. No i tak też tutaj zaraz te samiczki znikną stąd. Przyjdą, będą niektóre odpoczywały sobie i czekały na kolej swoją w boksach. Gołębnik zostanie fajnie wyciągnięte szuflady, wszystko karcherem umyte, już raz po pierzeniu było to myte, wszystko elegancko spłynęło. No uważam, że kurde rewelacja to jest to, że można myć tym karcherem. Taśmy, wszystko myję karcherem, włączam taśmy, one się kręcą, ale i tak potem trzeba zrobić tak, że trzeba podłożyć tutaj takie kołeczki, żeby te taśmy wyschły w środku, bo jeżeli one się skleją, to po prostu się po tym wałku to wszystko ślizga i nie idzie, nie? Ale to jak jest fajna pogoda, cieplutko, jak się podniesie, ja tu mam takie kołeczki postrugane, wkładam co kawałek takie kołek na każdy rząd, fajnie mi to przewieje, wysycha, wyciągam, włączam taśmę i taśma idzie. Ale jeżeli się sklei, to taśma nie będzie szła. Wałki będą chodzić, a taśma nie będzie szła, no bo ona jest sklejona. Jest po prostu tak, ta taśma jest taka, że ona przylega do siebie pod tą wodę, to tak jakby po prostu przykręcić, skleić jakimś klejem, tak są sklejone, nie? Ale tak normalnie to jest super sprawa do mycia, karcherem, wszystko się wyciągnie, umyje, skurde, gołębnik jak nowy, nie? No i te rolety do tego, żeby nie wiało im tutaj. Czas spoczynku tutaj jest dla tych samic elegancki. Pierzą się, świeże powietrze, myślę, że więcej nic nie trzeba. Powiem ci tak, dopytam cię jeszcze, bo tak obserwuję tą wojlerę od środka i ona jest nie skręcana, co większość wojler, to spawana. Ona jest spawana, tak. Ona jest spawana, znaczy ona jest spawana, ale tutaj są też elementy, które były skręcane do siebie, ale o tutaj na przykład widać, że ten element jest skręcony do siebie, prawda? Ale te kątowniki naprawdę to są solidnie zrobione. Mi to nie robiła firma Aluminiowe, gdzie oni też fajnie robią, mi to robił Bolek Hryszyn, serdecznie go polecam, naprawdę robi to, nie robi tego tanio na pewno, ale robi to bardzo dobrze i uważam, że ja doszedłem do takiego wniosku, że lepiej zapłacić więcej, zrobić to raz, jak płacić trzy razy i poprawiać, prawda? Także to się nie kołysze, nie jest na żadnych uchwytach, na niczym. Jest to pospawane, siatka przykręcona, fajna, masywna siateczka, żaden gryzon nie wejdzie. Dół tutaj kazałem tak zrobić, żeby był troszkę zabudowany. I tak jak mówię, jeżeli się zamknie, ja może jeszcze raz zamknę te rolety. Dach jest przezroczysty, ta góra tutaj też jest przezroczysta, że to światło tutaj tędy idzie. I jeżeli nawet zamknie się te rolety tutaj, to te gołębie mają ciszę, spokój, te samice, bo tutaj są samice. No i one sobie tutaj odpoczywają, mają fajny klimat, fajne powietrze, mają jasno. I uważam, że naprawdę tutaj jest super. Światełko, jeżeli by tam trzeba było zaświecić, zobaczyć wieczorem. Na dole jest krata Bema, szuflady są wyciągane. I tak jak mówię, no po pierzeniu trzeba na pewno umyć to, żeśmy to myli, było mnóstwo piór, bo tam są te piórołapy, to się tych piór nazbierało. Ale tak jak później, na przykład już znowuż teraz po sezonie zimowym, gdzie samice zostaną zabrane, będzie wszystko jeszcze raz umyte i będzie czekało sobie tam na gołębie, znowuż na samiczki, które gdzieś tam z lęgu wrócą z powrotem tutaj. Także to tak sobie wymyśliłem, taki gołębnik chciałem. Postawiłem sobie ten gołębnik z myślą właśnie tą, żeby te samice tutaj się ładnie pierzyły i miały fajny komfort i odpoczywały sobie. Także tyle co z nowości. Życzę wszystkim udanych lęgów, dobrych lotów, bo już za niedługo, jeszcze 6 tygodni zaczynamy latać. Jeżeli nic się oczywiście nie wydarzy, nie wystąpi znowu jakaś ptasia grypa czy cokolwiek, ale jeżeli będzie wszystko w porządku, to życzę wszystkim udanych lotów, dobrych lęgów, żeby się młode fajnie chowały, żeby wyhodować znowu olimpijczyki z 2024 roku. Super jakieś lotniki. Tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Dobry lot.